Drodzy bracia i siostry, jest takie popularne przekonanie, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby unieważnić Stary Testament, wszystko co tam było, i wprowadzić zupełnie nową naukę. Inni uważają, że Pan Jezus przyszedł, aby obniżyć wymagania etyczne, wymagania moralne, dać większy luz, większą swobodę ludziom. Czy te przekonania są słuszne? Jaka jest prawda? Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, kontynuujemy rozważanie kazania na górze, 5 rozdział od 17 do 20 wersetu, i spróbujmy dociec prawdy na ten temat i zastanówmy się też przy tym, jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 17 do 20 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Oczywiście dalszy fragment wyjaśni, jak Pan Jezus ustosunkowywał się do prawa Bożego, prawa mojżeszowego, prawa, które Bóg dał za pośrednictwem Mojżesza Izraelowi, ludowi Bożemu Starego Przymierza, bo będzie potem mówił: słyszeliście, iż powiedziano, a ja wam powiadam. Wielokrotnie będzie do tego nawiązywał. Ale czy w tych wszystkich wypowiedziach Pan Jezus odnosił się z lekceważeniem do prawa Bożego, do Starego Testamentu? Najwyraźniej nie. Bo mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Zakon to już staropolskie słowo występujące w Biblii Warszawskiej, którą my mamy, w gdańskiej, w niektórych starych przekładach katolickich, jak przekład księdza Eugeniusza Dąbrowskiego. Jest to tłumaczenie greckiego słowa nomos, które oznacza prawo. A z kolei nomos jest odpowiednikiem słowa hebrajskiego tora, które oznacza pouczenie, ale także i żeby przybliżyć prawo. I Pan Jezus wyjaśnia tu, że nie przyszedł głównie rozwiązać prawa lub proroków, że nie to było jego misją, i tu wymienia nie tylko prawo, ale i proroków, czyli w zasadzie obejmuje tym cały Stary Testament, że nie przyszedł unieważnić Starego Testamentu, ale wyjaśnia: nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I to wypełnić bywa tłumaczone też dopełnić, udoskonalić. I jak Nowy Testament wskazuje na to, w jaki sposób Pan Jezus wypełnił to prawo, dopełnił, udoskonalił. Przede wszystkim wypełnił je w ten sposób, jak wskazuje na to sam Nowy Testament w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 20. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 20. Odszukajmy to miejsce na spokojnie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 20. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. A zatem obietnice Boże zawarte w prawie i w prorokach, a było mnóstwo obietnic zapowiadających Mesjasza, Zbawiciela, który miał przyjść, Króla, w Chrystusie znalazły doskonałe i ostateczne spełnienie. I w ten sposób Chrystus wypełnił prawo, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, jak i proroków. A my byśmy powiedzieli, że wszystkie pisma Starego Testamentu, które wspominają o Jezusie jako o Mesjaszu. W ten sposób zasadniczy wypełnił. Możemy czasem się zastanowić, krótko może,
jak to się wiąże z pięcioksięgiem mojżeszowym, od Księgi Rodzaju pierwszej mojżeszowej do powtórzonego prawa, czyli piątej mojżeszowej. Otóż nawet i tam są zapowiedzi Mesjasza. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na dwie. Pierwszej mojżeszowej, trzeci rozdział, werset 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsi się w piętę. To potomstwo, które miało zmiażdżyć głowę diabła, to nikt inny jak Mesjasz. I na Panu Jezusie ten fragment Tory, pięcioksięgu, się wypełnił doskonale. Podobnie zobaczmy, pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 10. Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział, werset 10. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Jest to zapowiedź prorocza, że z plemienia Judy wywodzić się będzie władca, któremu będą posłuszne wszystkie narody. A kto to jest? Dawidowi wszystkie narody nie były posłuszne. Dopiero Jezusowi, jak Księga Daniela zresztą wskazuje, możemy porównać, kto się stał tym obiecanym właśnie władcą, gdzie wszystkie narody i języki będą mu służyć. Zobaczmy do Księgi Daniela, 7 rozdział, 13 i 14 werset. 7 rozdział, 13 i 14 werset Księgi Daniela, żeby zobaczyć, że Pan Jezus też wypełnił zapowiedzi proroków. To jest strona 954 do 955. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Zatem ten, któremu miały być posłuszne narody, który miał królestwo wieczne objąć, to ktoś, kto nazywa się tu Synem Człowieczym, który otrzymał władzę bezpośrednio od sędziwego, od samego Boga Ojca. I nic dziwnego, że Chrystus tutaj na ziemi wielokrotnie nazywał siebie Synem Człowieczym. A więc na nim spełniły się zapowiedzi pięcioksięgu mojżeszowego. Moglibyśmy jeszcze wiele wymieniać. Mojżesz powiedział, że proroka podobnego do mnie wzbudzi Pan, a potem apostoł Piotr powiedział, że każda dusza, która nie będzie słuchała tego proroka, zgładzona będzie z ludu. Potwierdził, że tym prorokiem jest Jezus. Więc z ksiąg prorockich masę mamy wypowiedzi o nadchodzącym Mesjaszu i także z psalmów bardzo dużo. Więc to jest przede wszystkim zasadniczy sposób, w jaki Pan Jezus wypełnił prawo i proroków, że na nim spełniły się te obietnice Boże, te zapowiedzi, te przepowiednie proroctwa Boże. Drugi sposób, w jaki Chrystus wypełnił prawo i proroków, to list do Hebrajczyków wskazuje na to, 10 rozdział, werset 7. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, a werset 7. Czytamy tutaj, jest to cytat z psalmu 40. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. I Chrystus powiedział to samo o sobie, że przyszedł wypełnić wolę Ojca, na przykład w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, w wersecie 34. Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 34. Chrystus nawet powiedział, że jego pokarmem jest pełnienie woli Bożej. Zobaczmy Ewangelię Jana 4:34. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. A zatem Chrystus także wypełnił to prawo i proroków, że spełniał doskonale wolę Bożą. Był doskonale posłuszny Bożej nauce, którą Bóg objawił przez prawo i proroków. Był tak posłuszny Bogu, że stał się wręcz tym barankiem, tak, na którym też spełniły się ofiary starotestamentowe za grzeszne.
Więc również wypełnił pod tym względem to prawo. Był posłuszny Ojcu, spełnił Jego wolę, przestrzegał doskonale wszystkich przykazań. Był to jedyny człowiek na ziemi, który doskonale spełnił wszystkich 613 przykazań Tory, prawa mojżeszowego. Ale jest jeszcze trzeci sposób, w jaki Chrystus wypełnił prawo. Nie tylko, że na Nim się spełniły obietnice Boże, nie tylko, że doskonale wypełnił wolę Bożą, ale też jest trzeci sposób, a ten sposób polega na tym, że Jezus dopełnił lub udoskonalił prawo. Skąd wiemy, że to uczynił? Bo gdybyśmy czytali dalej, na przykład 21 werset, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd, to Jezus mówi, a ja wam powiadam. Stawia wyższą poprzeczkę, wyższe wymagania. I wielokrotnie tak mówi, na przykład 27 werset, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył i dalej, a ja wam powiadam, stawia wyższą poprzeczkę. Nawiązuje w 31 wersecie, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy i dalej mówi w 32, a ja wam powiadam. Także aż do końca tego rozdziału będzie nawiązywał do pewnych przekonań ludu Starego Przymierza, większości, które były w prawie mojżeszowym, ale nie wszystkie były w prawie mojżeszowym, bo na przykład będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego w wersecie 43, tego nigdzie nie ma w prawie mojżeszowym. Natomiast to było przekonanie Żydów. I on, Pan Jezus, Syn Boży, dopełnił tego prawa, udoskonalił je, wskazał na wyższe normy obowiązujące lud Nowego Przymierza. I to naprawdę są takie, że do dzisiaj są wręcz zgorszeniem dla niektórych, nawet chrześcijan. Nie wszyscy chrześcijanie chcą te normy nawet przyjąć, które Pan Jezus tutaj w kazaniu na górze podał. Także bardzo wzniosłe zasady podał, ale zastanówmy się, dlaczego miał prawo to uczynić? Czy miał prawo to uczynić, żeby podwyższyć normy, podwyższyć zasady Nowego Przymierza, dać wznioślejsze prawa niż były wtedy? Miał prawo to uczynić. Skąd wiemy o tym? Zobaczmy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Zobaczmy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. I przeczytajmy wersety 14 do 18. Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 14 do 18 wersetu. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I to jest, drodzy bracia i siostry, klucz do tego tematu. Przyszedł na ziemię nie tylko prorok, nie tylko jakiś posłaniec Boży, ale przyszedł sam Syn Boga Ojca, jedyny, zrodzony z Niego przed wszystkimi wiekami, który sam jest Bogiem i przez to najdoskonalszym objawieniem Boga Ojca i Jego woli względem nas. Prawo było dane przez Mojżesza, ale dopiero Chrystus dał pełniejsze objawienie, ukazując Bożą łaskę, Bożą niezasłużoną przychylność, dobroć, która uzdrawia człowieka z grzechu, bo prawo nie miało mocy uzdrowić człowieka z grzechu. Nie to było rolą prawa. Dopiero Mesjasz, obiecany Zbawiciel, miał tego dokonać przez swoją doskonałą ofiarę. I on miał przynieść prawdę z pierwszej ręki, prosto od Ojca, bez żadnych pośredników. I co jest istotne, List do Hebrajczyków podobnie o tym mówi, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset, zobaczmy. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset.
Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Także Bóg przemawiał w różny sposób do ojców, do Żydów, bo to jest napisane do Hebrajczyków, do przodków izraelskich, ale przez proroków. W tych dniach ostatnich, jak mówią niektóre przekłady, czyli z przyjściem Chrystusa nastały dni ostatnie, czyli wydarzyło się coś niesamowitego. Kilka tysięcy lat ludzie wierni Bogu oczekiwali Syna Bożego, Mesjasza. I On wreszcie przyszedł i On dał ostateczne słowo od Boga. Najpełniejsze, najdoskonalsze, bo to jest Ten, który wszechświat stworzył. I jak mówi werset trzeci, On nawet podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Syn Boży jest tym, który potężnym swoim słowem podtrzymuje wszechświat w istnieniu. Więc potężny Syn Boży przyszedł na ziemię jako człowiek i On nie głosił jakiejś swojej nauki, drodzy bracia i siostry. On powiedział w Ewangelii Jana, 12 rozdział, zobaczmy, od 48 do 50 wersetu, że to słowo nie pochodzi od Niego. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 48 do 50. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. A zatem to sam Bóg Ojciec przekazał dokładnie, co Syn Boży ma objawić ludzkości. Zarówno Żydom, jak i poganom. Wszystkim. Ale pierw objawił, bo poszedł do Żydów. A później Ewangelia została rozpowszechniona na narody pogańskie. I co jest bardzo ważne, drodzy, Pan Jezus przyznał przy innej okazji, że pewne rzeczy, które uchodziły w prawie mojżeszowym, w Nowym Przymierzu już nie uchodzą. Powiedział, że Bóg dozwolił na pewne rzeczy w prawie mojżeszowym, poczynił pewne ustępstwa ze względu na zatwardziałość serc ludzkich. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, werset 8, Pan Jezus na pytanie, czemu jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić żonę, powiedział, Mateusza 19,8, rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Czyli Chrystus po prostu daje wznioślejsze wymagania, ponieważ w prawie mojżeszowym Bóg nie objawił wszystkiego. On stopniowo objawiał pewne prawdy w Starym Testamencie i kulminacja objawienia Bożego jest w Nowym. Musimy sobie uświadomić, że w Piśmie Świętym jest progresywne, rozwijające się objawienie Boże. Przykładowo, w V Księdze Mojżeszowej tak naprawdę nie ma wyraźnego stwierdzenia na temat życia wiecznego i zmartwychwstania. W Pięcioksięgu Mojżeszowym. Nie ma wyraźnego. Jest jedynie ta wskazówka, że Bóg nazwał się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to znaczy, że wszyscy oni żyją. Ale ona jest pośrednia. Ale bezpośredniego nauczania o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym nie ma. Pewne rzeczy stopniowo były dopiero potem przez psalmistów, przez proroka Daniela, Izajasza objawiane. A więc jest pewien postęp objawienia Bożego, który najpełniejszy jest w Nowym z przyjściem Syna Bożego. I musimy sobie uświadomić, że błądzą ci, którzy próbują interpretować Nowy Testament w świetle Starego, których fundamentem, jak mówią, znam takiego pastora, który mi powiedział, moim fundamentem jest Tora. To on błądzi, bo on się opiera na niepełnym objawieniu Bożym. Pełniejsze objawienie Boże przyszło przez Jezusa, który przyszedł, jak mówiliśmy, dopełnić, udoskonalić to prawo, które robiło ustępstwa ze względu na niegodziwość ludzką. I Chrystus wprowadził dwa główne przykazania miłości
Bo kiedy znawca prawa go zapytał, które przykazanie jest największe, doskonale wiemy, co powiedział. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. I to było w prawie mojżeszowym. Powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale, wersecie 5. I powiedział, że to jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniemu swemu, jak, bliźniego swego jak siebie samego. To było z 3 Mojżeszowej, czyli kapłańskiej, 19 rozdział, werset 18. I Pan Jezus powiedział, że na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Pan Jezus zwrócił uwagę na ducha tego prawa, nie tylko na literę, bo wielu uczonych w piśmie i faryzeuszów wręcz ośmieszało to prawo przez to, że sprowadzili na prawo hańbę, tworząc wokół niego tak zwane ogrodzenie z różnych przepisów, które w rozlicznych księgach uczynili, i te ich przepisy, jak powiedział Pan Jezus, niejednokrotnie unieważniały nawet to prawo. Z troski rzekomo o prawo nagięli je niejednokrotnie do pewnych korzystnych rzeczy dla siebie. Na przykład dobrze wiemy, że nagięli w sprawie wspierania rodziców. Bóg kazał popierać rodziców, wspierać ich materialnie, tak, czcić ich. A prawo ze względu na świątynię, tak sobie faryzeusze i uczeni w piśmie wymyślili, że jak syn powie: no ten majątek, co ja mam, to mam zarezerwowany na świątynię, nawet nie dał jeszcze, to nie musiał już wspierać materialnie rodziców, tylko powiedział, że to jest korban zarezerwowany na świątynię, i niekoniecznie dał nawet. Ale Żydzi, ci, którzy tworzyli to ogrodzenie wokół prawa, żeby rzekomo go chronić, rozminęli się z jego duchem, niestety. Nie wszyscy może tacy byli, ale wielu takich było. Ale Pan Jezus, udoskonalając to prawo, zwrócił uwagę, że jego treść nie powinna być zmieniana. Powiedział: dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, jod to była najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, ani jedna kreska, czyli cząstka litery, która stanowi o tym, że dana litera jest daną literą, bo na przykład jak kreska była dłuższa, już była trochę inna litera. Czyli nawet cząstka litery nie przeminie z prawa mojżeszowego, aż to się wszystko wypełni, aż to się wszystko stanie. I Pan Jezus mówi, że nikt nie powinien majstrować przy tym prawie, mówić, że należy je odwołać. Dzisiaj są ludzie, którzy mówią: bądź grzeczny dla innych, bądź uprzejmy, więc po co dekalog? Wiemy, że niedawno była demonstracja w Lublinie ateistów z plakatami, z transparentami: ateiści są boscy, i będą banery w całej Polsce, gdzie będzie głoszone, że nie jesteś sam, jeśli nie wierzysz w Boga, przyłącz się do nas i tak dalej. Są też takie różne tendencje nie tylko ateistów, ale też liberalnych ludzi w kościołach, żeby pewne prawa Boże odwoływać. Powiedzmy sobie, że w Stanach Zjednoczonych są już kościoły dla homoseksualistów. Tak. I na takich kościołach jest napis: Bóg ciągle przemawia. Z tym, że oni rozumieją to w ten sposób, że Bóg obecnie przemawia w inny sposób niż przemawia w Piśmie Świętym, niż w Prawie Bożym. Bóg nie odwołał swojego poglądu na temat cudzołóstwa, homoseksualizmu, innych grzechów, złodziejstwa czy kłamstwa i tak dalej. Także ktoś, kto by to podważał, Pan Jezus powiedział, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, czyli w ogóle tam się nie znajdzie. Ktoś, kto będzie próbował etykę, te prawa nieprzemijające, te wieczne, które są w Prawie Bożym, bo wiele z tych praw jest niezmiennych, tak jak Bóg jest niezmienny. Pewne dał ze względu na ustępstwo, ze względu na sytuację, jaka była w sercach ludzi. Ale wiele tych praw się nie zmieniło i Nowy Testament je w zasadzie przedstawia tak samo. Niemniej Pan Jezus zwraca uwagę, że jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obficza, i sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co to znaczy? Już dzisiaj brat Bolek wspomniał bardzo słusznie, że oni bardzo zewnętrznie podchodzili do służenia Bogu. Pan Jezus bardzo ostro im to wytknął w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, od 23 do 28. Przeczytajmy sobie. Mateusza, 23 rozdział, od 23 wersetu do 28.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść pierwnętrze kielicha, aby i to, co jest w zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Zatem nasza sprawiedliwość nie może być taka jak ich. Musi być obfitsza. Oni byli bardzo drobiazgowi w płaceniu dziesięciny. Składali dziesięcinę nawet z ziół polnych, z przypraw, tak jak koper i kminek, gdzie prawo Boże tego nie wymagało. Oni byli bardziej drobiazgowi, niż wymagało to prawo Boże. Ale pomijali to, co było fundamentem prawa. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Pan Jezus nie zaprzeczył, że dziesięcina jest czymś dobrym, ale powiedział, że oni rozminęli się z ważniejszymi rzeczami niż dziesięcina. Jak sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Nazwał ich ślepymi przewodnikami. Wskazał, że oni na zewnątrz starali się być sprawiedliwi, ale wewnątrz byli pełni łupiestwa i pożądliwości. Nie oczyścili swoich serc. Mieli złe serca. Byli pełni obłudy i bezprawia, a na zewnątrz przypominali groby pobielane. Po prostu byli tylko z zewnątrz sprawiedliwi, dostosowywali się czysto zewnętrznie, rytualnie do prawa Bożego, podczas gdy ich serca były złe, dalekie od Boga. I drodzy, my nie możemy tacy być. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, czego Bóg wymaga od nas, jakiego posłuszeństwa, jakiego przestrzegania Bożej woli. Pierwszy list do Tymoteusza 1:5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Czytaliśmy już błogosławieństwo Pana Jezusa, błogosławieni czystego serca. Bóg oczekuje, że my w sercu będziemy Mu posłuszni. Takim ochoczym posłuszeństwem, nie zewnętrznym, które płynie z miłości, z czystego sumienia, ze szczerej, nieobłudnej wiary. Co więcej, list do Rzymian wyjaśnia, że takie serce to jest serce pełne miłości i takie serce dopiero wypełnia prawo Boże. Rzymian 13:10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Czyli ktoś, kto ma miłość w sercu, która jest z Ducha Świętego, ten będzie przestrzegał prawa Bożego, temu nic prawo nie będzie mogło zarzucić. Rzymian 8:4 wyjaśnia, że słuszne żądania zakonu, czyli prawa, wypełniają się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Kto ma Ducha Świętego, kto jest odrodzonym człowiekiem, kto otrzymał serce mięsiste zamiast serca kamiennego, ten pełni wolę Bożą, ten miłuje nade wszystko Boga, miłuje bliźniego. Oczywiście nie w doskonały sposób, ale wzrasta w tym. Wzrasta aż do pełnego dnia, aż do pełnej doskonałości, którą Bóg dopiero da po śmierci człowiekowi. Ale wzrasta, ale przejawia tę miłość. I dopiero tacy ludzie są takimi, jak nazwał apostoł Piotr, jako dzieci posłuszne. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, werset 14. Zobaczmy jeszcze ten fragment. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 14 do 16. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli Bóg chce nie takiego faryzejskiego, obłudnego posłuszeństwa, ale synowskiego, dziecko, i jeżeli można powiedzieć, chce mieć posłuszne
córki i posłusznych synów, posłuszne dzieci, które z serca, ochoczo, z miłości do Niego nade wszystko, do Pana Jezusa spełniają i z miłości do bliźniego spełniają wolę Bożą. Takie ochocze, doskonałe posłuszeństwo jest tylko możliwe w Duchu Świętym. I wtedy dopiero nasza sprawiedliwość będzie obfitsza niż faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Pora zatem, drodzy bracia i siostry, na podsumowanie. Czy Chrystus przyszedł unieważnić Stary Testament? Nie. Nie przyszedł. Wypełnił w trojaki sposób. Po pierwsze, na Nim spełniły się obietnice Boże co do Mesjasza. I to zarówno te dosłowne proroctwa o Mesjaszu, jak i prorocze zapowiedzi, które były widoczne w ofiarach. W ofiarach za grzesznych była zapowiedź doskonałej ofiary, która raz na zawsze zgładziła grzech. Też w dniu pojednania, Jom Kippur, w którym Żydzi zawsze pokutowali za grzechy, pościli raz do roku, jest zapowiedź tej doskonałej ofiary, która zgładziła raz na zawsze grzechy. To jest raz, po pierwsze, bo w nim obietnice Boże znalazły swoje tak. Po drugie, wypełnił prawo Boże w ten sposób, że powiedział: oto przychodzę, Boże mój, wypełnić Twoją wolę. Doskonale wypełnił wszystko, co było w prawie i proroków, abym dodał jeszcze i w psalmach. Wszystko wypełnił tak, jak Bóg mówił, jaki ma być człowiek, to Pan Jezus był 100% taki, jaki powinien być. Dlaczego? Bo jest Synem Bożym, doskonałym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. I co więcej, jeszcze trzeci sposób, greckie słowo użyte tu jako po prostu wypełnić, oznacza też dopełnić, udoskonalić. To znaczy napełnił te prawa ich duchem właściwym, miłością do Boga i do bliźniego. Pokazał, że wszystko, co jest sprzeczne z miłością do Boga i do bliźniego, jest niedobre. Chociażby ludziom się wydawało, że jest słuszne. Tak jak przykładowo Żydzi uważali, że mogą odprawić swoje żony, nawet jeżeli żona zepsuje zupę. Tak mówiła szkoła rabina Hillela w pierwszym wieku. Ktoś zepsuł zupę, żona zepsuła zupę, masz prawo ją odprawić. Czy to było zgodne z duchem miłości, jak złą zupę żona zrobiła ją odprawić zaraz? Nie. To nie jest zgodne z prawem miłości. I Pan Jezus właśnie podwyższył wymagania i pewnych rzeczy nawet zabronił, które były dozwolone w prawie, głównie ze względu na zatwardziałość serc ludzkich. Bóg ze względu na jeszcze słabe rozumienie ludzkie i takie złe serca nie w pełni objawił prawdę. I pamiętajmy, że w Piśmie Świętym jest progresywne, stopniowe, rozwijające się objawienie, które kulminację znalazło w Synu Bożym, w przyjściu Jego na ten świat, bo to jest przyjście Syna Bożego, to nie byle jakie wydarzenie. To przyjście samego Zbawiciela, na którego wszyscy czekali. Sam Abraham czekał, Pan Jezus powiedział, że radował się, mogąc oglądać Jego dzień. Czyli z wyprzedzeniem oglądał. I widzimy, że Pan Jezus nie przyszedł tego unieważnić, ale udoskonalić. I dał nam jeszcze wznioślejsze wymagania, które jedynie są możliwe w Duchu Świętym. Jedynie są możliwe dla odrodzonych dzieci Bożych. Na nas spełniają się słuszne żądania prawa. I dlatego, jeśli ktoś jest taki, jak mówi list do Galacjan, zobaczmy. List do Galacjan, co mówi? 5 rozdział, 22 i 23 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Prawo takich nie potępia, bo żyją tak, jak prawo wymaga. A dzięki czemu? Owocem ducha. Jakiego ducha? Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego? Kto jest odrodzonym dzieckiem Bożym i chodzi w Duchu Świętym, bo dalej czytamy 25 werset. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Kto jest posłuszny mu, ten będzie wypełniał prawo i jego sprawiedliwość będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy. To nie będzie człowiek, który będzie się zastanawiał, jak daleko mogę jeszcze się posunąć, żeby mnie nie potępiono w zborze. Jak daleko mogę przybliżyć się do grzechu? Jak dalece mogę sobie pozwolić? Nie. Taki człowiek będzie uciekał od grzechu jak od jadowitego węża. Taki człowiek będzie uciekał od zła jak od ognia. I nie będzie musiał tego robić ze strachem. Z miłości do Boga będzie nienawidził tego, co złe. I będzie pełnił Jego wolę, tak jak to czynił Jego mistrz. Także to jest takie wprowadzenie, drodzy. Nie wyczerpałem tematu, wiem, ale mam nadzieję, że trochę przybliżyłem. Dzięki Bogu, bo muszę się przyznać, że w nocy też na ten temat myślałem, czytałem. Także dużo się modliłem. Także
Drodzy, myślę, że to pozwala nam zrozumieć, jak się zapatrywać i niech to nas zachęca, żeby też na nasze nabożeństwa nie nosić samego Nowego Testamentu, choć to mniej waży, choć jest wygodniej, ale nosić całe Pismo Święte. Amen. A przede wszystkim żyć. Amen. Amen.